Dobre przywitanie. Lama odkrył punkt obserwacyjny. Witamy Was w 72. odcinku u mnie i... I 37. chyba, czy 36. u pstryczka prądowego. Tak jest, moi drodzy, jedziemy dalej. Elektryk już się tam w międzyczasie dotankował. Po małych przerwach technicznych. Mam nadzieję, że teraz tym razem nic się złego nie stanie, że nam nie wywali nic. Często Urale tak wywala. Też tak myślę, że te Urale są zepsute. W każdym bądź razie jedziemy, moi drodzy, gdzie jedziemy? Znaczy ja jadę się zatankować, elektryk już się zatankował. Też jadę się zatankować jeszcze. A, jeszcze jednym jedziesz, tak? No ja jadę z dwoma teraz, tylko ja nie wiem, czy my tam przyjedziemy z takimi długimi zestawami, panie kolego. Gdzie? No tam na górę, tak jak ty chcesz. Ale gdzie na górę? No tam, do składu drewna na górę. Czemu? Tam jest prościutka droga. No, prościutka, no. Tylko przez ten mostek taki zawalony przejechać, to nie wiem, czy to będzie takie prościutkie. No tam będzie gorzej, no ale to my to ten. To po to są wyzwania, żeby je robić, nie? No niby tak, no. Niby tylko tak. A skoro... O, proszę tu... na kanał Lampel, oczywiście na YouTubach w międzyczasie. A może tu... kiedyś coś tam wrzuca? Może ty. A jeżeli będę miał taką ochotę. O kurde, to Lama, to zamknij ten kanał całkowicie. A nie, no to wiesz. Będziesz miał święty spokój. Nie, ja coś tam wrzucam, a jest to. Ty, no to już święta minęły, to już powinnyś coś rzucić, nie? Ja pierdzielę. Co tam się stanęło, Andrzeju? No mało się nie spierdoliłem w dół. Nie gadaj. No. Co by było? Amaza bym nie miał jednego. Nie, to masz drugiego. Ale tu mam paliwo. To ci się wylało, jak się wywalił. Ja, o który dzień się zaczyna? O 6 chyba, nie? No do 6. To akurat dojadę. 3 minuty będzie. 3,5. Ty, a ty przejechałeś tam normalnie z tymi przyczepkami? Przez ten? No pewnie, tam bez problemu. Dwa razy przy. Nie słuchaj się go, 5 razy się spieprzył. To nie, ale nie, mi chodzi tam przez te osiedle, nie? Bez problemu przyjechałem tam. Musiał je spawnować podami. Nie wiesz mu, to cheater. No ja wiem. I oszukista jeszcze. I oszukista w dodatku, no. Oczywiście, kurwa, jak? Ty, a na tym Kamazie to jest na średnie? Ten z żurawiem, co ty masz, to jest na średnie, czy na jakie? Żurawie jest krótki, na przyczepce średni. Niedobrze. Też praktycznie gramy przecież co mapę na Kamazie i to dalej. No nie, ja tym Kamazem to nie gram, panie kolego. To wygracie tymi Kamazami. Nie grasz, ale grałeś. No drzewa tym, drewna tym nie woziłem. A bo się... Nie. Ci przypomnę, bo Dinu ci przypomni Gorącika. Bez problemu się przypomnę. No to Dinu, czekamy teraz. Czekamy na twój komentarz. Będzie teraz sprawdzał wszystkie odcinki i powiem, który do pewnie minusze, nie? Nie, no tym nie jeździłem. Jeździłeś, przypomnę ci. Mówię, że nie jeździłem. A ja ci mówię, że on jest żadnym budem od rzeczy. To jest to związakiem. O, Lama zaraz będzie się staczał. Gdzie on jest? Ja nie wiem. Skąd ja mam wiedzieć? To jest kurwa taki zakręt, że sobie...
sobie tego. Ty, no to dlatego są na, to dlatego na tych zakrętach są te dzipki porobione na o Jezu, nie ten bieg, na górze. Ej, są. Tu nie ma dzipki. Ale odkryłem ci przecież w poprzednim odcinku. Nie będę jechał całej mapy, nie? Ty, tego dzipka ci odkryłem, żebyś wiedział jak tam jechać. No to... Tak, ale tu gdzie ja... No nie, będzie ten error. Nie, dlaczego? Znowu? Bo mi się zawiesiło, kurwa. O ja... Chociaż może? Może jeszcze nie? Czyli jednak musimy... wyrzucić te Urale. Ty, a ty miałeś te traktory w końcu, kurde, zainstalować. Są, tylko na tej mapie to pewnie nie pojeździli. Dobra, to na następnej. To jest tak, kurwa, wąsko. To jest taki... Może mogłem tu paliwać, gdzieś koło mnie? Tam gdzie jechałem, to tam jest taki... Tam jest taki duży zakręt, nie? I od razu za nim jest urwisko. Ty, ale w tym kamazie nie widać tych. Jak w środku jedziesz, tych... O, widzę elektryczka. Ty już wracasz, czy jedziesz dopiero? Jadę. To skąd? Tankować ci jadę. No to ja też jadę, ale ja wyjechałem, a ty już dawno wyjechałeś. To jak ty... No, no to ja... Jadę jeszcze raz. Już dojechałem już dwoma pojazdami raz do stacji z warsztatu. Bo jak się nam skrzaczyło, to nas wróciło. I jedziemy jeszcze i ja teraz jadę drugi raz. Dobra, no to ja też jadę, tylko że widzę, że ciebie dogoniłem, dlatego się tak zastanawiam. No się zastanawiam, tylko że tam w kamazie mi się paliwo skończyło, nie? Jak to? No tak to. Taki klimat. To zaraz i ja tym mi się też zaraz skończy. Tu jest, no to jest. Jeszcze raz wywali z 5 razy, chłopie. Jak nie lepiej. Gdzie mnie cofnie? Teraz bym musiał ten zakręt. No po prostu te Urale trzeba wywalić, bo te Urale to... No ale to idź to z tego, no teraz już nie wywalisz tego, no. A teraz już nie, no. Ja pie... Nie, tak kawam. No kurwa! Cofnięty Anży? Tytuł jak Baskuwa, tak cofnie. Tytuł na odcinek. Cofnięty Anży. No, też cofa. No przecież elektryk jechał drugi raz na stację. To o co ci chodzi? A taka fajna noc, nie? Tak. Piękna, przecudowna. Ten jebany most. Piękna, przecudowna. Andrzeju, nie denerwuj się. Jaja. Cofnięty Anży, nie? Ja wiecie, bo ja zaraz pobudzę się. Lepszy do koń. Hello. O, masakra. No już ja powinnam. Ty, a ty beczkę sobie założyłeś na pakę jeszcze? No. W tym Uralu? Nie. No, nie w Uralu, to jest B131. A, no właśnie, tak patrzę, że tu. W Uralu to mam kontener, 400 paliwa i 1500 naprawy. No. 1500 naprawy? Ty, a to po co ja ciągnę? A co ja ciągnę? A ja na średnie ciągnę. Dobra, i teraz tak. Teraz chyba tu dwoma pojazdami to ja się nie wykręcę. Aha, tam paliwa nie ma w tamtym, to muszę. A to będę się musiał tankować z tego, ja pierdzielę. Ale jaja. Ała, co to za jakiś... Co za dupek postawił tu słupek? O Jezu, słupek i słup, kurde, wszystko na w jednym. To byśmy zatankował przez ścianę. Kto?
Ja? Może ja nie dojadę, kuźwa mać. Ja cię mam zatankować przez ścianę? No. A gdzie ty jesteś? No, znaczy zatankuj się normalnie. Ja? Ale ty, ja mam ciebie zatankować czy jak? Bo nie rozumiem ciebie. Gdzie ty jesteś? W którym ci brakuje paliwa? A w tym... W Kamazie mi brakuje. Jak jedź na stację, się zatankuj i się trochę cofnij na ten... Przy pocie jest taka droga, nie? Przy skarpie. I mnie zatankujesz ten... No zajebiś. I mnie zatankujesz mnie ze skarpy. Za płotu mnie zatankujesz. Ja potem dojadę ten kamazem. I ty się potem cofniesz, zatankujesz się jeszcze raz, bo będziesz miał... Bo ci 600 litrów będzie, nie? No. Runtime error, no nie wierzę. Nie, to ja się zatrzymuję, może się zapiszę w połowie drogi. A może będę miał szczęście i mnie trochę cofnie. Musiałbyś wyjść do poczekalni, wtedy ci się zapiszę tam, gdzie jesteś. Wyjdź, opuść serwer. Nie, nie będę opuszczał, ja poczekam. Ja jeszcze bym chciał mieć cofkę z powrotem trochę, bo położyłem jedną ciężarówkę, nie? Ja se poczekam. Chociaż taką parę metrów. Teraz będzie pewnie tych, będzie wywalało co chwila ten serwer. No przez, tak będzie, no. To przez te modyfikacje pieprzone. Jakbyś opuścił serwer... Dołączył na nowo. To byś był tam, gdzie jesteś, a tak cię cofnie, kurwa, nie? Nie, bo ja się zatrzymałem, nigdzie nie jechałem i nie powinno mnie cofnąć. No, zaraz się przekonasz, że cię no, cofnie. Ja się też zatrzymałem i co z tego? Zaraz zobaczymy, gdzie będziemy. Kuba, taki kawał, ja no, pierdzielę. No i widzisz, ja jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem. Zapnięty elektryk? Cwaniara. A ja jestem w tym samym miejscu, co byłem, widziałeś? A, pista jesteś. No ja niestety mam tego pecha, że akurat jestem w tym samym miejscu. Ja pierdzielę. Na szczęście nie mam daleko, no ale... O kurde. Ty mówiłeś, że tu tak leciutko sobie przejechałeś. Dupa, tu jest tak ciasno jak nie wiem co, chłopie. Ja tam po swoją przyczepkę ciągle tłukę o coś. Możesz jechać inną drogą też na przykład, gościu. A jest inna droga tu? Nie, niż przez ten? Niż przez te osiedle? No ale tam masz kilka różnych ścieżek, nie? Przez te osiedle. Przecież tam masz, nie masz jednej drogi, tylko masz kilka różnych skrzyżowań. Czekaj, jak ty do mnie mówisz? Mogłem? Umie? Ty, gdzie ja jestem? A ja se kółko zrobiłem? No chyba. Ale jaja, ty, ja se kółko zrobiłem. To ci mówię, to mnie nie słuchasz, no. Ale jajca jak berety, no. I znowu tędy samo będę jechał. No to się cofnęło jednak. Nie cofnęło. Kółko sobie zrobiłem. Cofnięty Jerry? Nie cofnęło, tylko ci mówię, że ja sobie kółko zrobiłem, w koło przejechałem. Nie skręciłem tam w to. To po co idziesz dookoła? No właśnie nie wiem. Za dużo paliwa mam? Chyba. Jeszcze trzeba było skręcić, tylko nie wiem gdzie. Czekaj, muszę zaznaczyć to stację benzynową, może gdzieś... O, ta, zaznaczył sobie stację benzynową, żeby... Tu. Nie no, czekaj. Tu, w Kamazie. Teraz muszę jechać tu w lewo. Tu. O. Teraz będzie dobrze. Znaczy nie w lewo, a w prawo. O. I teraz tu w prawo, przy śmietniku. Jestem prawie na stacji. Innej drogi nie ma. Mówisz? Pewnie. Właściwie to ja niepotrzebnie tu z tą przyczepą jadę, tak na dobrą sprawę. Bo po co? Po co mi ona była tu? Ale na szczęście... Uj! Ole fart! Tak było blisko. Chłopie, już widziałem słup u siebie. A ty, elektryk, jesteś przy tym B131, tego chcesz zatankować, tak? No tu w Kamazie jestem, byśmy zatankowali. No to już, poczekaj, już jadę, no to stój tam w tym kamerze. Znaczy, to mam jeszcze protektor, to mi już wystarczy, czekaj, żeby starczy. No to ja ci mogę zatankować, poczekaj, no to nie bądź taki wyrywny.
Tylko że się będziesz potem musiał znowu zatankować jeszcze raz, nie? No to się zatankuje, ale ja mam tu tego małego, więc spokojnie. Małego masz? Małego mam, no. Mały jest najlepszy, nie wiedziałeś o tym? Mały jest mały, ale za to fikuśny. Mały, ale wariat. No. Postawiłem. Jedziesz tam elektryk w tym kamarze? No jadę B131, powiesz to się. No to stój, no to ja już tutaj jestem, patrz. Mogę ci jednego i drugiego zatankować, bo mam 1400 litrów. No nie, no to tym drugim to się dojadę, tylko ten kamas tam gorzej. Chociaż też jak mam w protektorze, to pewnie bym dojechał. No to ty, weno się przesiąć. Już jesteś? No teraz jesteś. Tam miałeś 300 litrów, co ty gadasz, ty? No bo z protektora se dodałem, no. Oszukisto ty jeden, ty. Z protektora miałem. To się zatankuje na pełno i potem będę jechał do składu drewna, nie? Proszę mi tu nie ziewać. To? Proszę mi tu nie ziewać. Czemu by nie? No ziewni sobie, zapraszamy grupy na Steamie. Co się stało, Andrzeju? Znowu po tych mostkach trzeba kurwa jeździć. Cofnięty Andrzej, no proszę. Nie, no, masakra, to nie? Do nowych mostków, ale... Ja mam tu pojazdów. A ty myślisz, że tym razem nie? Niestety jadę tylko jednym kamazem, bo udało mi się go postawić, ale już nie ryzykowałem znowu łączenia tego i przejazdu przez ten zakręt. Ty lubisz wyzwań. Tam jest taki zakręt, że to po prostu fizycznie jest to ciężko z... No, da się przejechać, ale... No, ale się da. Tylko w momencie, kiedy jedna z ciężarówek zawiśnie, nie? Na skarpie, to wtedy tak. Obserwacyjny, to ja bym musiał gdzieś w prawo odbić. Jakby ktoś nie wiedział, dalej kontynuujemy naszą przygodę na mapie Bloody Pass. Tak jest, nie inaczej. To jest trzeci odcinek z tej mapy chyba. Trzeci, tak jest. Aliera. Siemanko. Dajcie. I kolejna cysterna jest do pełna zatankowana. Teraz jak stąd wyjechać? Tak samo jakbyś przyjechał. Na rondzie w lewo i tak dalej. A tam po choinkach już po świętach, nie? No, dawno. Prowadzi w jakieś... Luźcie, kuźwa. Co tu za gałęzie mi się pod koła w tren doliły? Kurwa, te drogi są tak... O, to jest takie morskie oko, kuźwa. Dobrze, ja jadę w ogóle. Łodzi, panie, jechać. Ile tu jest wody. Ile tu jest wody. Uważaj, bo to się, jak źle jedziesz na to, no to cię ściągnie na środek jeziora, nie? No. I popływasz sobie z rybkami.
Ale przy tym, jak tamten czerwony sobie kamas radził, to ten w ogóle nie jedzie. O, a tamte są przekąkszone. Ty, a ty masz tutaj jeszcze jeden pojazd, to jakiś biały chyba, ten E7, coś tam, nie? Pełne paliwa jest wszystko. Pełne paliwa? Gdzie ty w ogóle jesteś? Ja jestem tu, ale bym chciał się zawrócić jakoś, ale nie wiem, czy mi się to uda. Może. Bo się już tu mi nie uda. Gdzie ty jesteś? A tam nie przejedziesz chyba. Nie, nie, ja chcę się tylko zawrócić, nie przejechać. Muszę sobie zrobić miejsce. Aha. Łapie. Jak to jest droga do tego tartaku. Gdzie ty w ogóle jesteś? Duża stopa twoja. To jest pójsza mapa. O, cię panie. A to byś ten punkt tam odkrył, nie? No właśnie jadę tam, nie? Zaraz będzie koniec jazdy. No to bym musiał jechać długą ciężarówką tam, ale... Jak drugą ciężarówką? Mam, zostawiłem, zdjęłem skład, bo już nie... Już... O, odblokowuję jeden pojazd wam. A to jest jeepek, a skoro to jest... Tak, tak. To jak jeździe to. Ja sprawę. Tego Urala to chyba, kurde, wezmę go, wyłączę w piździet. Znaczy, zostawię go chyba. Czy nie, czy go ciągnąć. To będzie nam bardziej potrzebne. Się przyda, nie? Ale no, to nie lepsze byłoby auto z paliwem? A co ty tam masz na nim? Tu mam pakę na drewno, nie? To sobie już przebudować przecież. Ale to nie będę teraz jechał do warsztatu, a tutaj mam cysternę. To bym sobie tą cysternę, tu zostawił sobie tą pakę, a zabrał sobie tą cysternę, podłączył tą przyczepkę, co mam tutaj z paliwem i bym miał 3000 litrów, nie? Aha. I pociągnął Uralem, załadował tam 25 kłód na niego i bym przeładowywał najwyżej tobie. Aha. Może być. Tak myślę, że to byłoby najlepszym rozwiązaniem, tylko czy my tam przejedziemy z tym wszystkim. Blokowałem wam jeden samochodzik. No, a jaki? Tego jeepka. Te jeepki to się nadają na smar do czołgu. Tam nie ma drogi dalej, więc trzeba zawrócić stąd i muszę... cofnąć i tutaj skręcić. Daję tylko no bo to stroną. Pewnie do tego punktu się da tylko tym jeepkiem dojechać, bo to tu jest. Nie wiem właśnie. Może tak być. Marnował pojazd inny na przykład na ten, jak tu jest jeepek, nie? No dobra, teraz pojadę. Może tak być, jak stracisz... Dobra, tam zajmijcie się tymi kłodami, aż kupuję. Jak stracisz jeepkę, to nie będzie żal przynajmniej. Więc już pojeździłem, nie? Czym? No już rozwaliłeś. Gleba. Jeepkiem pojeździłeś już? Gdzie jesteś? No przed koło ciebie jestem. Czekaj, spróbuję cię wyciągnąć. Tylko nie do wody. Kurwa, to inaczej muszę ciebie pomóc. Poszarpij mnie, tylko to się obrócę, nie? Mówisz, no dobra. Zaboczek, ale dobra, nie będzie. No i by... I... Dobra, dojdź. Mógłbyś mnie pociągnąć? Gdzie wy są? Co wy robicie? Baliera. Gdzie wy jesteście, pany? Dobra, czekaj, radzę sobie. Chyba powinien wykręcić tutaj. Siemanko. Czemu ja tak... Czemu ja tak... To zostaw mi ten punkt, kurwa. No to ja już tu tyle przyjechałem, a wy chcecie mi to zabrać, kurwa. Ale który on chce punkt?
To dwa punkty. No kurwa, chcę. Ale to są dwa. Ja tu już odblokuję, weź co zostawisz. Nie po to tu tyle kurwa jechałem, żebyś ty sobie... Dobra, Aleksy, chodź tam, my jedziemy tam na stację i... Ja już kurwa chcę tam mieć potem. Tak, zostaw mu, niech se odbiera, se robi. Poczekaj, a dobra, to wyjeżdżaj pierwszy, bo ja tu mam przyczepę, przez którą właśnie przejechałeś. Cała jest? Cała. Cała zalana jest. Ja mam wszystkie pojazdy, cztery pojazdy mam pełne. Trzy pojazdy z cysternami, jeden z żurawiem i tak młody. Czy aż tak dużo zatankowałeś? No. Ja pierdzielę. Jak to możliwe? Albo mnie nie było, dobra. No, wszystko jest ja. Przerwę 20 minut, więc... Nie, już nie przesadzam. Nie przesadzę, 20 mnie nie było. 20 nie, mniej. 20 ci nie było. Twoja noga. Dobra, ja mam teraz tak, 1400, 1600, mam 3000 litrów paliwa na sobie, w tym akurat. W tamtym mam w protektorze 240, tak? To teraz co, musimy jechać do składu drewna tam na samą górę? Kurde, a wiesz, że to będzie wyzwanie? Wiem. To bardzo to grube? Cała mapa tu jest wyzwanie w tym momencie. No to może chociaż poczekaj na mnie, a nie sam tam sobie pojedziesz, co? Tylko teraz który pojazd, bo tak. Tam przy składzie drewna, tam mamy tylko dwa tartaki, Dwa tartaki tam są do ogarnięcia. No ale później musimy przejechać przez most i na drugą stronę, tak czy nie? Potem trzeba się cofnąć i jechać tak jak Andrzej jechał. Do tej reszty tartaków. Ile jest? 6 łącznie. No. 2 są tutaj wokół warsztatu, a 4 są tam wokół, tam gdzie lama jeździ. No dobra, tu już możesz wyjeżdżać. Za szlaban. Bo ja będę musiał się podpiąć drugim autem zaraz. A to tą cysternę gdzie zawozisz w takim razie? I no, co ty robisz tą cysternę? No ze sobą biorę. I gdzie będziesz jechał z tą cysterną? Cały czas ze sobą, tak? No. No to ja biorę jedno auto, a to tutaj, bo to muszę samemu to przejechać. To potem to biorę drugie auto i będę nią jechał i zostawię je przy składzie drewna w takim razie. No bo ja tak, biorę to i tego Kamaza biorę z tymi, nie? Aha. Z czym? No na drewno. Aha. Paliwo, tak jak ty masz, tu masz wszystko na drewno i masz beczkę z paliwem, tak? Nie mam beczki z paliwem. No to dobra, no to ja biorę tu beczkę, będę miał 3000 litrów i do tego jeszcze biorę zestaw na drewno. Tylko, że to zaraz mi to ściągnie to paliwo, ja coś tak czuję. Aha, bo to masz tam tylko cysternę. No, to... Nie. Co? Tutaj mam cysternę i przyczepę z paliwem. Aha. Mam taki podwójny zestaw. A to jedzę pojedynczo, nie jest, bo mam pojazdami przez tą skarpę, bo no nie, nie, pierzą. Jadę pojedynczo. Bo jadę pojedynczo, to no spokojnie, ale... Tu sobie odstawię go gdzieś zaraz na winklu i pojadę tym Kamazem, nie? Tym Kamazem będę ciągnął tego. No. To do składu drewna tu jest w tym momencie jest około 900 metrów gdzieś tam mniej więcej. Na górę, tak? No, od tego miejsca.
To gdzie ten mój kamas? Kamazik. Kamazik. Chociaż w tamtą stronę przyjechałem dwoma pojazdami. Do szlabanu, po tej skarpie. Ja jechałem pojedynczo. Tak, tu najlepiej to jechać ze środka, tak naprawdę. A tu mam jeszcze pojazd jeden. Aha, to jest ten. Co to pisało? Wyłącz blokadę, jak wyłącz? Włącz, a nie wyłącz. A na składzie drewna nam się przyda naprawa na przykład jakaś, bo mogę wziąć albo naprawę. To lepiej na prawe, no. To lepiej na prawe, no. Wybieram naprawy. O nie. 1500 naprawy i 2000 paliwa. No i git, pasuje. I to zostawię na składzie drewna ten zestaw. Tego Urala. To zostawię na składzie drewna, a te pozostałe cysterny gdzieś tam się rozstawię, gdzieś tam trzeba będzie też przejechać pewnie gdzieś tam jakoś tam tego, coś tam i tyle, nie? Dobra, to teraz mi powiedz tak, jak my musimy jechać? My musimy jechać na samą górę, tak? Teraz. No, przez skład drewna, no tam, no. Gdzie byłeś na początku. No i gdzie tu są tartaki? To na samą górę, tak? I tam co? I tam później tędyk. Później trzeba będzie jechać prosto jakoś, nie? A, tu dwa tartaki, ten tartak 2 i 3, no. To masz do zrobienia... 2 i 3 to jest na drugim końcu prawie, że. Z tego jednego mostu. No. No, a z później... tego, tutaj. 2 i 3 to masz przez ten jeden most przejedziesz, nie? No. A dalej? I to jest jeden... To masz dwa tartaki. A potem, żeby zrobić 4 kolejne, to musisz zjechać na dół. Powrotem? Tak, z powrotem i musisz jechać... Naokoło przez stację benzynową. Nie, czemu? No jak czemu? Szóstka jest tutaj, zaraz lama nam odblokuje drogę. Już jest ten punkt z... Nie, bo tu jest jakieś rzeczki, coś jest. Tutaj pewnie jest jeden most. Gdzieś. I te takie bagna masz takie na środku, takie, no. Nie? No. I musisz tutaj masz... Dałem ci pineckę, tutaj musisz wjechać na ten most. No. I za tym mostem w kierunku północy na prawo i taką serpentyną musisz wjechać tak jak Lama jechał po tych serpentynach i trzeba wjechać chyba na górę. Aha, no to będzie grubo. No dobra, to może niepotrzebnie tyle drewna będziemy ciągnąć. Jak drewno, no to ty masz tylko ty masz zestaw, ja mam zestaw tylko, nie? No tak, tylko że ja mogę wrzucić luzem 25 sztuk, nie? No to, a jak się wywalisz, to co? Jak się wywalę, to będę chociaż zbierał tylko 25, nie? Jaja. Dobra, czekaj, gdzie tu był wjazd na tą górę do tego składu drewna? Tu gdzieś. No jechałeś przecież tędy. No jechałem, tylko właśnie no nie pamiętam. Taka zajebista skarpa jest. No. I przez choinki. A ty gdzie jedziesz? Gdzie ty jesteś? Za mną jesteś. Dalej. A kamazem jestem przed tobą, ma Uralem jest za tobą. No kamaza widzę. Się połączę i będę jechał do spadu drewna. Już tu jest takie błoto, że się zakopałem. Wyciągnąć cię? Jakieś drzewa tu są, albo nie ma.
Ciągnąć czy nie ciągnąć? Nie, Kamasa poradzi bez problemu, no a ten to nie chce. O, nie sięgnę. Ty, bo ciągniesz naczepę swoją całą. No wiem, bo się próbuje podciągnąć do przodu, nie? Za tył. Bo ten Ural nie ma napędu na wszystkie koła, nie? A ta przyczepka jeszcze, bo tam pewnie spowalnia też. Dobra, nie ciągnij, czekaj, nie ciągnij, panie, nie ciąg mnie, nie ciąg. Kurde te. Ja muszę się teraz przebranżowić do drugiego. Tyk i jechać dalej. O, odjadę kawałek i cię zaraz podciągnę jeszcze. Muszę tym kamazem cofnąć, żeby to wyciągnąć. Nie, tu nie cofaj się. Nie cofaj, ja ci pomogę. Tylko nie używaj wyciągarki na razie. Ale chyba jednak trzeba będzie. Wyprostuj koła. Takie bagno, że ja pierdół. No jak 10 razy żeś przejeżdżał przez to samo? Właśnie. Dobra. Przesiadka na Kamaza. Chyba Kamazem cofnę się chyba jednak. Co tam się lama stało? Chociaż może... Ja będę musiał się przesiąść na Kamaza. Aż tak wesoło? No, bo utopiłem. To bida, panie Andrzeju. To nie czy ja dam radę przejechać tamtędy Kamazem, bo tam jest kuwalisko. Przejedziesz. Tam, żeby się dostać do tego punktu elektryku, tam trzeba rzeką jechać. Nie? Aha. Nie przejedziesz ani górem, ani dołem, ani żadną inną drogą. To jest po prostu... No mamy wesoło, jednym słowem. Bardzo. Może tak być. To jest ostatni. Jeszcze jest. Jeszcze jeden, no, dwa chyba są. Będzie wielka akcja tunkowa. Bo Kamaza też utopiłem. Jak to Kamaza utopiłeś? Po prostu źle oceniłem głębokość tej rzeki. Myślałem, że skoczę sobie mostek, nie? I tak, no, nie tylko. A, masz problem. Jednym słowem mówisz, nie pykło. Jadę teraz z drugim Kamazem, nie? Wyciągnąć tego pierwszego. Jadę drugim Kamazem wyciągnąć pierwszego, no nie. DBS-ciak.
tymi dzipkami, to znaczy w sumie bym dojechał tym dzipkiem, tylko tam jest taki... ta droga się nagle zwęża, także ja nie wiem, chyba musiałbym jechać na dwóch kołach tym samochodem. No jakby ktoś ułożył kawałek drogi, nie? Dlatego ja się wywróciłem na tym dzipkiem, a Kamazem to po prostu z głupoty, no. Trzeba powoli tym gównem, bo to gówno zapierdala. Ła, tam ci wszystko podskakuje, nie? Pod twoje noga. Gdzie? Komu? Tobie. To mnie poszło. Jest. Nie patrz na to, nie wnikaj. Ważne, że idzie. Jeden plus 60 litrów spalania na minutę i jest git. O. Wróciłem na automat i już co? I dupcia. Ale ta przyczepka z tyłu faktycznie podskakuje, ona lata jak chce. Nie patrz na to. Ja jeszcze w razie czego mam gdzieś tutaj po drodze białego tego monstruma. No. Tylko on nie jest przygotowany na nic. Ale do ciągnięcia jak najbardziej. Bo to trzeba było nam ściągnąć wszystkie pojazdy do warsztatu, przerobić, potankować. I dopiero wyruszyć po drewno. To ja zrobiłem tak właśnie. To... Może ja mam wszystkie z paliwem, nie? Znaczy no wszystkie. Wszystkie nie, no ale... Ale większość mam z paliwem. Kurde, czuję się jak w tym, w ATS-ie normalnie, jakbym, kurde, robił pociąg drogowy. No to trochę tak jest. To tuż... Cofający Andrzej. Jaki? Cofający. Cofnięty Andrzej. Cofnięty. Cofnięty Andrzej. Ja tu zaraz będzie też rozryta ta droga, tak że nie będziemy dali rady przejechać w ogóle. Jeszcze ze dwa razy po nim przejedziesz. A to przejdziesz pewnie z pięć razy pewnie jeszcze. Nie, znaczy, pięć, chyba, że pięć załadujesz, nie. Chyba, że załadujemy kłody raz za dobrze i tyle. No ty załadujesz, ja załaduję i myślę, że to powinno być do ogarnięcia, jakbyśmy się nie wywalili po drodze. To może znaczy, być ja trudno. Ja załaduję po jeden tartak zrobię, nie? O-o. Houston, mam problem. Dobra, czekaj, muszę wyjechać. No ty załadujesz jeden, ja wezmę 25 kłód. To będzie na... Szkoda, że jeszcze Lama nie weźmie żadnego tartaku. Ale on tam chociaż odkrywa, nie? Czy próbuje? Uwaga. Czemu się zatrzymałeś? Nie zatrzymałem się, tylko się przesiadłem do mojego drugiego pojazdu, panie kolego. Tu niestety ciągnąc go zawiesił się na drzewie. Aha. Ty, był pełny i już zeżarł 160 litrów? Nie, mniej. Dobrze, 160 litrów prawie. No bo żrą paliwo oba pojazdy, nie? No. Ale na leciku. Na leciku 3000 jest.
Mu się też zaczepiło drzewo, więc też muszę tutaj wyjechać. Właśnie. Wiedziałem, że to tak będzie. Ej, znowu nocka, ty po nocy mamy jechać przez ten zdradziecki taki kurde niebezpieczny most. Gdzie tam chłopie, jeszcze zanim tam będziesz, to będą jeszcze te dwie dniówki. Co ty gadasz? Zaraz za zakrętem już tutaj. Czekaj, a my już jesteśmy w składzie drewna, tak? Dopiero masz skład drewna, zanim się załadujesz, zanim tam my chłopie, to tam będzie chłopie jeszcze się lamba ze... No właśnie, czekaj. Będzie jeszcze się... będzie rataj terror. Ty, a cofnie do stacji. Ty, ale to, co to jest? Ty, ale będziesz gdzie... miał pójść w atartach. Czekaj, gdzie tu się załadować? Tam. Jak to gdzie? Ładuj nie pitol, bo za chwilę ja tam przyjadę. Ty, czekaj, bo ja jeszcze nawet nie wiem, gdzie tu jechać. Dobra. Gdzie ty w ogóle jesteś teraz? Ja przed tobą. Chłopie, z tym załadunkiem to nie będzie takie, wiesz. No to ci mówię, a ty się już martwisz, że jest noc. Jeszcze będzie dzień, bo jeszcze ci go braknie, żeby do tej tartaku dojechać tam do tego mostu tam. Coś blokuje obszar, no żeby go szlak trafił. Ja tu zostawiam przy składzie drewna, zostawiam tutaj 1500 naprawy i 2000 paliwa i to tu się nie rusza. Tak mówisz? No. Chociaż tak już Kama spalił 340 spalił, nie? Żeby tu dojechać. Ktoś się tak chujowo ustawił, co? Jakie mam które spody tutaj wziąć dla siebie? Chłopie, to jest taka dziura, że to nie tak działa, jakby to by się wydawało, panie kolego. Jak ja mam tu się załadować? Jak se chcesz, ja to próbuję na razie się naprostować jakoś. Jestem za daleko, żeby się załadować. No wiem, że jesteś za daleko, ale to się nie przejmuj, bo ja też jestem za daleko. A tam jest drugi skład po prostu. Tam gdzieś po drugiej stronie. Dalej. To mi jeszcze więcej paliwa zużyje wtedy. Dobra, jedź tam. Uwa, mać. Bo to z tych 2000 paliwa to za chwilę kuwa wezmę dla siebie. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. No! Jest! Ojcu, bo ja towałem tego kamaza. Nie gadaj. Ale tyś miał punkt odkryć, a nie się ratować. To później. Mówię, że tamto to później. Najpierw kamaza musiałem wyratować, że nie zaliczę.
Nie pojadę długim pojazdem, bo to byłby idiotyzm. Spróbuję w ogóle wyciągnąć tego jeepka, nie? Tym kamazem. Tą kamazem to na pewno nie przejadę, ale... Runtime error. Nie. Poważnie? Kurde. Ja. Czyli gra nas informuje, że będzie wesoło. Będzie wesoło. Będziemy i tak kończyć na dziś. Ja bym chciał się podstawić chociaż do załadunku. Było dobrze. Ja pierdzielę. Mówię te. Jak będę musiał jeszcze raz jechać tym ciulstwem. No jak to się nie udało, znaleźć poczekaj. Bo jeszcze elektryk nie odpalił. A to. Chciałem, żeś może. Nie tak szybko, Andrzeju. No. To nie tak szybko, jakbyś chciał. No jestem na szczęście przed tartakiem, przed warsztatem. Pytanie, czy ja będę pod wodą, czy gdzie? Aj, dobra. Całe szczęście, ty. O, dobra, nie cofnęło mnie. Tym razem. A nie cofnęło, ale da się przeżyć. Cofło cię? No, da się noc zaczyna. Tak będzie tak... To tak ten, bo tak będzie tak co pół godziny gdzieś mniej więcej, no. U ciebie, u mnie, tylko lama nie ma uwagi. Ciekawe co by się stało, gdyby na przykład Jerry założył na przykład serwer, czy to by się byłoby tak działo? To samo. Wiesz, ja też mam co pewien czas ten błąd, nie? Tam error. Byłoby to samo, panie kolego. Kurde, ledwo się zmieściłem ten kamazem pod tym mostem. Mówisz. Dobra, teraz trzeba się nauczyć. Bo tu są dobre jaja, bo ta droga była bardzo wąska dla jeepa. A kamazem to ja tu się praktycznie nie mieszczę. Mieścisz się, Andrzeju. Nie no. Jestem nie dasz rady. Wiadomo, ale... Powolutku, żeby nie utopić znowu tego kamaza. Jak tu już go posadzę, to już go nie wyciągnę. To zostawiam jeszcze raz w takim razie 2000 paliwa i 2000 naprawy. 1500 naprawy. Kurde, zaraz mi to... Nie plumkaj mnie. Ja się już prawie załadowałem, a tu kurwa zasiądam. Kłody, bardzo proszę. Załadowałem. 3 kłody i on mówi, załadowałem się, ty. No już 4 złapałem. To przyjeżdżaj ładować mnie jeszcze. O, ja ci zrobię kurwa, ja zrobię kurwa skina, żebyś się zobaczył. Lama cię załaduje. Lama, słyszałeś? Ja się załadunkiem nie zajmuję. Bo? Bo nie. Mam to ważniejsze sprawy na głowie. Bo nie. Ty powiedział, bo nie. Grozisz mu? Myślę, że mu grożę. Czytałeś opis? Uda tego kamaza, czy tego jeepa wyciągnąć chociaż.
Czytałeś opis? Tu się, że nie czytałem. Dobra, co trzymam. Myślisz? Co to myślisz, że ja czytać będę jakieś opisy? Oby nie ma. Najpierw trzeba umieć czytać, nie Andrzej? No pewnie. I no dobra, a więcej nie mogę załadować tych? Dlaczego? Jezu, no litości! Ma tartaku, nie ma już. Jak nie ma tartaku? Słuchajcie, drewno nie ma tyle kłód. Ta, nie ma tyle kłód, weź. Ty, no nie mogę załadować. To znaczy się muszę podjechać bliżej, czy jak? O, właśnie. Co tak? Tu podjeżdżam bliżej, a tu mi pisze coś, blokuje obszar. I co teraz? I co teraz? Nie. Co znowu, Andrzeju? Knajpa kolejna. To może nie aż taka jak dałem, ale... Yes. No to pewnie się... Manewrować tą ciężarówką tutaj. Ale jak fizycznie mam tą skałę. O, czy się uda? Chcę tak wymanewrować, żeby ciężarówki nie położyć po drodze, nie? O, no już. Dobrze by było. Że sam pełny. Kurde, pełny. 4 kłody se załadował i on pełny gada, no. Jakie 4? 8. Mam 8 punktów już, synu. Już mogę jechać do tartaku, kurwa. 8 punktów, a ja mam 6. Tam się nie znasz. 8 kłód mam chyba. Po co ci 8? Bo ja luzem ładuję. Jak to po co? Dobrze wiesz po co? No nie wiem. Nie wiem. No tylko zamiatam. On się nie zna. No. A świstak siedzi, bo sobie... Paliwo kończy. Nie masz paliwa czasem trochę? Mam. Pełno. Hej, ci nie da. Ty też masz pełno paliwa. Wymyślili z ładowaniem jakimś, kurde. Który to taki mądry był? 4 minuty będzie dzień, nie martw się. A tu masz jeszcze jakiś pojazd, co tu masz na tym pojeździe tutaj? Tam na drodze... 6-3-17. Na głównej drodze mam paliwo. Ja się tankuję ze swojego w takim razie, dać. Chodźcie, panie. Ościom, panie. Puść to. Dziadu, ty. Elektryk? No. Jakieś kłopoty masz? Lekkie. Dobra, opanowane. Na tym kamazie mam 13,5 km. Dopiero po zakończeniu będzie wiadomo, kto ile przejechał, bo ty jechałeś tym, ja jechałem tamtym. Muszę poczekać, kurwa, aż się zrobi jasno. Tu mnie cofnęło, tam mnie cofnęło, tu cię cofnęło, tam cię nie cofnęło.
Na mapę zobacz, czekał, aż będzie jasno. Przestań. Nie wygłupiaj się. Kłoda mi spadła, co za dziadostwo. Jakie tu są dziury? To ty nie powiesz. Lepiej przyjechał, pomógł mnie załadować, a nie tu, kurde. Ja nie wiem, jak my tam później przejedziemy, elektryk. No ja właśnie próbuję. Już? Tak szybko? To nas będę czekał. Tylko czy ja dobrze jadę teraz, nie wiem w sumie. Muszę dookoła objechać, ja pierdół. Może ja źle jadę, co? Może. Teraz to już za późno jest, żeby to zmienić. Muszę jechać teraz już źle dookoła, no. Może paliwa starczy na powrót? Myślisz? A ty tą cysternę potem ze sobą weźmiesz, tym drewnem? Mhm. Taki mam plan, żeby ją ciągnąć ze sobą. Chyba, że ci się ten plan nie podoba, to... A ja tam nie wiem w sumie, co tam będzie z tego. A najciekawsze to tu będzie teraz ten twój mostek, nie? To będzie bardzo ciekawe. Bo nas ściągnie te przyczepy jak nie wiem co. Tylko nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego. Próbuję przejechać. Boże! Czyli mamy jednego mniej, tak? Potrzebuję pomocy. Ty gdzie ty jesteś? Na tym twoim mostku. A na dole jesteś czy na górze? Tak, przyczepa wisi z mostu, a ciągnik jeszcze jest na górze, ale to ja mam tam do ciebie podjechać? Jak? Nie wiem w sumie. Dobra, stój, jadę tam czymś. Naciągnę ci przyczepę może jakoś, co? Tak się wszystko wysypało, nie? No to musisz wracać. No. Naokoło. Ja pięcie. Jak naokoło? No jak tam chcesz dojechać? Na wstecznym? Z przyczepu? No jak mnie do góry wciągniesz, co raczej wątpię. No to jak spadnę, to spadnę, no. Oj, jasne. Ty, to jak ja mam tam przejechać? To ja tym bardziej spadnę. Jak ty spadłeś, to i ja spadnę. Czemu? A to czemu zakładasz taki czarny scenariusz od razu? A co, nie będzie tak? Jak ja na pusto spadłem, a tu z przyczepku? No możesz jechać inną drogą, pychaj źle, pychaj tak jak ja. Co? Gdzie źle pojechać? Dołem jechać tam. Jak takim wyżłobieniem w tym lesie takim. No.
Ale tam... Wiesz, robieniem i potem tutaj na ten most wjeżdżasz od razu chyba. Nie wiem, czy tam jest przejazd, ale nie, potem... ale tam za dużo sęków wystających. A ten pojazd jest za słaby na takie te sęki, a tamtym nie chce jechać, bo nie jest załadowany do końca jeszcze. Jak mam się wywalić, to już ma się wysypać wszystko, a nie. Kurwa, jest! Tylko jest problem, bo ja wjechałem tylko mazem i nie wiem jak wrócić. Tak jak wjechałeś. No, ja wjechałem trochę nie tak jak autor chciał. Patrz jaka góra tam, ja pierdzielę. Na dół się zwal, na dół i tyle, no. Będziemy cię ratować później gdzieś tam po drodze. Tyle pojazdów, to się dociągnie coś. Na razie myślę jak... Wujkuję ci... jedną fotkę, bo... Ty, a może nam to trzeba było z krótkimi jechać, ty elektryk? Na krótkie pojazdy, jakbyśmy sobie pobrali, nie? Mówisz. No tak myślę. Tak myślę. Możesz sobie za chwilę zobaczyć screenshota u mnie na tym. Gdzie się wywaliłem dzikiem? Gdybyśmy ten, ty. Gdybyśmy na krótkie sobie wzięli, krótkim byśmy przez ten mostek przejechali, nie? Może. A ty leżysz całkowicie. Ufaj. Tak troszkę. Co, tak troszkę. Ja mam cię co zrobić? Ratuj. Nie bardzo wiem co ja mam z tobą zrobić, ty. Jak ja cię mam postawić, nie? Help. Czekaj. Chciałem dobrze, nie wiem, nie pykło. Pykę tak jest. Ale jest dzień, chciałeś dzień. Tylko nie używaj, nie używaj wyciągarki. Ja w nocy na to gówno wjechałem na ślepo, to ja się... Myślę, że przyczepa będzie trzymać, wiesz? Co, mam ci ją wciągnąć najpierw? Da się? Nie wiem. Nie wiem, czy się da, pewnie się da. Dlaczego ma się nie dać? Za chwilę będziesz leżał, nie? Ja też za chwilę, więc się... Tak myślisz? Ja na razie to czekam. Wyłączę do paczki. Albo zaczniemy tą mapę od nowa bez tego Urala, nie? Powiem... Ja sobie... Tam... Nie, bo tulina przenika przez te kłody, wiesz? To i tak nie wciągnę. Ale ciebie jakbym gibnął trochę, żebyś tylko silnik odpalił, nie? To już by było dobrze, nie? No. A kołami też nie dasz rady skręcić nic? Nie. Może za ryjek, jakbym cię złapał? Może tak? O, coś jakby się tak... Coś jakby się podnosił. O, za chwilę spadnę na dół. Teraz muszę wrócić jeszcze po tej wąskiej drodze. Ty, jeszcze nie możesz zapalić silnika, co? Czy możesz? A, już właśnie zgasł. Ej, ale w sumie to ja mam... Protektor na dachu, ty, przecież mógłbym teoretycznie się spierdolić, się napawić protektorem, ty. Sama, wyrażaj się. Ej, bez przesady. Tak. No, to się wytnie. Ty masz silnik zapalony? Masz. No ale mi gaśnie, bo się przechylam co chwilę, nie? Jasny gwint, czekaj. Ale coś... Robimy to tak, że to będzie dobrze. Tylko ja muszę się... stąd wyjechać trochę. Nie bardzo wiem jak. Ja się gdzieś tu zakopałem, też w dziurze spadłem chyba, co?
Koła ci tam gdzie spadły, no. Ale mam widok z kabiny, nie? Chociaż. Widok z kabiny. Lezysz na boku, czy jak? Zaraz... Coś mi się tam dźwiga, przyczepa się dźwiga. Jezu, teraz... Teraz muszę w drugą stronę ten manewr zrobić stąd. Ojojojojojoj. Dągaj go, piosie. Jest to. Ta milimetry. Nie przenikała przez te kłody, ale mi się za chwilę przyczepa, mi się za chwilę wciśnie przez te kłody i... Kurde. O! Za chwilę mnie ta przyczepa pociągi na dół, nie? Weź się odłącz, piździec i tyle, no. Tak ani ja ciebie nie wyciągnę, ani z siebie nie wyciągnę. Szkoda, jakie fajne przyczep amerykańskie. Szkoda, to jak krowa wyjdzie w kapustę. Ej, bo ja też tutaj siedzę, ugrzęzłem, koło mi wpadło i dupa, nie wyjadę teraz. A o drzewo się zaczepi, że się u góry. Ale na górze jest drzewo? No jest. Ło! Jak się podniósł. Fajna noga. Czuję, że my tu zaraz obaj będziemy leżeć, nie? Jak się puścisz, to tak. Tego, bo nie widzisz. Poleciał? Gdybyś tam do góry wjechał, dziadu jeden. No właśnie, chcę tak zrobić. No, że poleciał, czy co? Nie, jeszcze. No, obejrzyj se. No, to chyba w którym roku. Jak będziesz nagrywał, to wtedy. Ty, u kogo się to włącza, takie rosyjskie coś? U ciebie. A, już wiem, no. Elektryk widzisz? Skurwysyn, nie? Albo w tej czerwonej rzeczywiście. Zafie będzie klepa i tyle będziesz miał z wciągania. Lina ci pęknie i pojedziesz? Oho! Jeszcze gorzej jak ja. Jaki zadowolony będzie ty. Hoho! Nic tych rzeczy, panie kolega. No. Tylko żebyś mienie czasem czarpnął. Jak pojedziesz, to na mnie spadniesz. No ty, jedziemy do tyłu, chłopie. Teraz jak wjechać na kolejne te punkty, że się zastanawiam na te... Czy zostały i się teraz zastanawiam, jak nie wjechać. Nie wiem. Help. Dobra, spadasz już czy nie? Jeszcze nie. Ja może wam tam pomóc, kuźwa. Ty, ale teraz cię nie sięgnie. Ty, ja mam pomysła, tylko poczekaj, elektryk, kurde. Chłopie. Bo ja... To masz po 130, masz. Co mam? Po 130. Po 130. Ja też mam tu pojazd, po 131. Ale się położyłem, a to trzeba będzie kończyć chyba zaraz. Jeszcze moment. Trzeba będzie. Jeszcze moment, daj, wytrzymaj jeszcze chwilę. Ty sobie pojedzie się nie jechać na teraz. Mam w pobliżu innego Kamaza, nie? Mogę do was przyjechać i wam po prostu pomóc. Bo no w Warszawie co prawda to nie jest aż tak daleko jak tutaj. Ci się? Mogę spróbować. Ty, ale ja na samej górze jestem, to jestem dobry goguś, nie? No, w sumie. Jakbyś tak z drewna wciągnął. Tylko teraz... Dobra, jadę z protektorem, jakby ktoś tam potrzebował. Tylko, wiesz, elektryk tam będzie mały problem, nie? Bo tam nie zaraz... jest pełny, ale trochę tam paliwa jest. Zaraz mi się paliwo skończy i ja już się tam nie dotankuję.
Ja paliwo mam, mam protektora jeszcze zatankowane. Dobra, jadę tam do nas. To jedź, lama, jedź. Elektryczku nadciąga kawaleria. Strach się bać. Ojej, biały jedzie. Ten to powinien mieć moc. Jak ty się zwalisz, to razem pojedziemy. To, lawa będzie. Lawa będzie nas szarpał. Masz tu paliwo. Gdzie? Nie mam. Pełny bak prawie. To bak mam pełny, no. No. Co teraz? Teraz zapinaj pasy. Ojej, ja nie mam pasów. To będzie bolało coś. No mam bypassy pewnie. Ej, lama, łap mnie tam za chwilę, bo będzie za chwilę ząg. Łap go tam na dole. Okej, czy ręczny trzeba wyłączyć, nie? No to ja w sumie jestem nad wami. Znaczy pod wami. Taka stam czy jechać? Tutaj przyczepka mi blokuje, wiesz? Kurde, to tą przyczepkę trzeba wyszarpać najpierw może. A pójść elektryka, to się go postawi na dole i tyle. No chyba. Należy podjechać bliżej. A jakbyś mnie pchnął ten w kabinę, by pchnął mnie w kabinę, a to spadnę na dół. Nie da rady? Za przód może, za przednią część przyczepki. O! O, teraz jest. O, jest. Ej, płota się jedna zachowała. Nawet. Krótka. To musi się cofnąć do skodu drewna, nie? Ja cię trzymam na linii. Trzymam cię na linię. Jedziesz do przodu czy do tyłu? Nie wiem, do przodu bym chciał kawałek, ale nie wiem, czy się da. Trzymaj mnie! Trzymam cię! Trzymam cię! Elektryk buju, stary chuju! Ej, nie, ja... Dobra, puść go. Nie, ja... co tak wyciągniesz? Ja go wciągnę. Co ty gadasz? Tylko sobie biegu mnie pomylę. No właśnie. Gdzie jestem? Ale... No tutaj. Buju, stary chuju, te. To są sosny. Dobrze, że nie to pole. No bo brzozy, o za no. Poszedł jak dzik na dół. Poszli. What? O kurwa. Masz moje linki. Dobra, czekaj, zaraz wam postawię to. Ty, jeszcze lana oberwał rykoszetem. Nie. Jasny gwint. Ojo, ty, ale mało brakowało i by było. A czekaj, ja chyba o drzewo się zahaczyłem. No na pewno. 600x600 uszkodzeń. Elegancko. O masakra. Postawiłbyśmy czy coś? Czekaj, najpierw lama mnie musi postawić. Takie kurwa proste widzę.
No nie no, musisz mnie teraz złapać za przód czy za coś, no. Żeby mnie tam postawić. Ale tutaj inaczej. A te buju było dobre, nie? Ja pierdolę. Znaczy ja wiedziałem, że to nie wyjdzie, nie? Mało brakowało, to przez to kłodę się... Może jakbym to za bok złapał... ...się uczepił tej przyczepki, mówiłem pusią w dół, no. Mnie jak ściągała z mostu, to szybko odłączyłem. To co, przyjmujesz? No już przyjęte jest dawno. No nie wiem, kurwa, bo to... No jak czemu? Nie? No ciągnij. No nie... Nie mogę, kurwa. To nie ręczny puś. To kurwa, no nie o to chodzi. Już jest przyjęte dawno. Dobra, jest. Oś się zblokowało. Dziękuję. Dobra, to teraz elektryka trzeba. No, teraz elektryka ściągnąć. A, go ściągniemy, czekaj. Z tej sosny, jasne, co? Grzami się coś, zaraz będzie error runtime, chyba. Trzeba teraz do warsztatu dojechać. Nie to chciałem, kurwa. Kłody ci dałem. O, poszedł. O, jak... Delikatnie, pewnie nie chcę dawać kłoda. Jak go przyturnął, ty. O, jak nim miota, ty. Ja nie... Tak. Teraz trzeba jechać do warsztatu się ponaprawiać, nie? Jeszcze raz po te kłody. No wiesz, jeszcze tam jakby co, stoi mój pojazd na górze, nie? To czy on się nada? Jakbyście mnie załadowali, to może bym coś dostarczył. Elektryk, jedziesz do warsztatu się naprawiać? Muszę sobie przyczepkę pierw ogarnąć. Masakra. No dobra, ty, kończymy, bo to już prawie półtorej godziny zaraz będzie. To jak co? Buju, wyszło dobrze, pięknie. Ale niestety musimy się ponaprawiać i musimy na nowo. Czy ja to muszę doładować się? Tam chyba we dwóch trzeba będzie jechać. Jeden będzie musiał łapać przyczepkę i trzymać. Nie? Żeby to przejechać? Chyba. No, bo tam z przyczepką ja się nie da. Z wami jechać, żeby was tam łapać. Albo po prostu się przełożyć na krótkie i z krótkimi tylko tam jeździć. Kilka razy. No, chyba to będzie prostsze. Tak mi się wydaje. No właśnie. Mogłoby być prostsze. Paliwo już tam jest. Jadę do tego warsztatu. Ja się naprawię, to może czekaj. Może ja tam na krótkie bym się tam przebranżowił. Tym białym, nie? Bo przyczepka to nas każda jedna ściągnie. Tak mi się wydaje, że przez ten kawałeczek to nie ma nawet szans, żebyśmy przejechali z jakąkolwiek przyczepką. Niektóre, te pierwsze punkty, które były do odkrycia, to była łatwizna, ale te dwa ostatnie to jakiś hardcore. O właśnie. Zastanawiam, co będzie w trzech kolejnych. Ty, nawody do transportu. Średnie kłody 4 punkty. Czemu niedostępne? Bo zestaw do naprawy jest zamontowany. Tego zdemontujemy. Elektryk. No. Szczepa. Ja się podłączyłem, co teraz? Mam się naprawić, tak? Ty. Te białe auta mają, one są takie może i nie wiem.
bo z przyczepką to nie masz szans, ale tymi białymi może byśmy dostarczyli to. Tym ogromnym? No. Zobacz, on jest na średnie kłody, panie kolego. Co ty myślisz? Jest, jest, no, nie wiem. Tylko, że do niego to wiesz, że trzeba będzie ogrom paliwa, nie? No właśnie. Przyczepkę se może wziąć z paliwem, nie? Ale przyczepko nie przyjedziesz. Tam przez ten mostek. No to zatankuję i ją zrzucę, nie? Opalas. Zobacz, widzisz jak ja jestem zbudowany? No średnie, no. No. Taki był na początku. No nie, nie był. Mój miał na średnie, właśnie taką pakę miał. No, zostaw tą przyczepkę, odłóż tą przyczepkę. Ja myślę, że to... Też blisko warsztat, nie? Ja, no... W linii prostej pionowo w dół. No. Ja to myślę, że to byłby najlepszy pomysł chyba ty. Tymi białymi, bo tak, musimy i tak do składu drewna przejechać, to stąd. Później musimy przejechać naokoło. Tu dwa tartaki, tu. Myślę, że tu przez ten mostek to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Lama, ty masz też tego białego? Takiego? No mam, a co? To byś go przytargał do warsztatu, przerobił na średnie. Na średnie te i... Ale to jutro raczej, nie? No jutro, czy tam pojutrze, no nie wiem, w każdym razie, że wiesz, żeby go przerobić i będziemy po prostu tak jeździć, no bo to chyba nic z tego nie będzie innego. To będzie z tym, pomogę wam z niej, bo załaduje się jakoś. Bo wszystkie inne średnie to mają te z tymi, nie? Z taką... Ja chyba zrobię sobie taki manewr, że ja wezmę... Bo co, na tym białym to możesz mieć, przepraszam, co, tego żurawia? Nie. Ze średnimi, czy co? Nie, żurawia nie, same średnie. Same średnie, tak? No. Żurawia musi mieć w innym pojeździe, nie? No aha, czyli po prostu... Dobra, ale żuraw jest na... pojazdy, tak pojeździe. Żuraw jest na składzie drewna. Nie, przynajmniej na razie, żeby przez ten mostek przejechać, bo to wiesz, że to... Każdy inny pojazd ma dołączaną tak jakby przyczepkę na średnią, tak? No tak, ale na tym białym to możesz zamontować na pacę po prostu średnią. Dokładnie. No to po prostu pojechać zamiast przyczepki na średnie kłody, wziąć ciężarówkę. Tak jest, nie inaczej. No i to już jest sensowniejsze, bo dwoma pojazdami... Tylko, że trzeba tam jechać trzy razy. Jeżeli weźmiesz te dwa pojazdy, nie? Złączysz polem takim... naprawdę wąskim, to znaczy w sensie one będą, nie wiem, no góra 1,5 metra odległości między tymi ciężarówkami, to nawet bez rozłączania jesteś w stanie całą trasę przejechać. Zgadza się, ale Lama, tam przez ten mostek na górze nie przejedziesz z niczym, bo każda jedna przyczepka cię ściągnie. No o tak, to chodzi, a tu jest pojedynczy pojazd, więc tu jest o tyle dobrze, że tym pojedynczym pojazdem nie będzie... tak rzucało na boki, przynajmniej tak to według mnie wygląda w teorii, a w praktyce to się okaże, nie? Właśnie. Ale myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie takie, przynajmniej na razie. Tylko, że problem taki jest, że ja mam ten pojazd jeden, mam na stacji benzynowej tam zatankowany w pełni. No. A jeszcze miałem drugi taki biały, nie? Dwa takie białe miałeś? Tak, ja mam tu jeszcze tego, ładzę, zapomniałem o nim. No bo ja myślę tylko, że wiesz, tylko że do tych pojazdów no to trzeba faktycznie zamontować bardzo dużo paliwa, nie? Znaczy zamontować, może nie tyle, że zamontować, tylko po prostu gdzieś tam mieć dużo cysternę, no bo on ma pojemności 800 litrów, a pali jak smok. No. Ale... Jak się nazywa? Ale jaką pojemność ma ten już UAS ci mówię. E7429. Jaki co? Pojemność ma co? Ten UAS, nie UAS, tylko ten co... Tamas? To, nie, Ural, no. Ural? Nie wiem. Dwa takie pojazdy są. Pa, ja mam jeden. Masz też dwa. Znaczy jak sobie nie wybierasz go na starcie, to nie masz, bo ja wybieram go na starcie i nie, no to jest jeszcze... No to nie, to ja go nie wybieram, to ja mam jeden tylko. Ja mam dwa. Potrzebuję tutaj naprawy, ale to bym do warsztatu może bym nim dojechał, kurwa. A
Aha, tylko tu mam tego jeepka z naprawą jeszcze. No. No bo myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie takie. A ty masz UL-a? Mam. Mamy. No to UL ma na siednie, może przewalić siednie kłody. No to tu możesz wziąć sobie albo Urala, albo tego białego, co ci tam wygodniej, no. To Urala, bo nie muszę po białym, bo nie muszę po niego jechać. Ja też gdzieś tego mam Urala, tylko... Kurwa, tego paliwa to ja dużo nie mam, bo ja mam tylko tyle, co w tych ciężarówkach i w takich jakichś dodatkowych zbiornikach, nie? Cysterny to już ze sobą nie wezmę. Ural na... Może przewodzić loadless board, ale to nie wiem, on ma 100 punktów naprawy. Cysterna 20 litrów. Ale czy on na średnie? Nie wiadomo. Na pace coś tam może wziąć, nie? Ale czy średnie, czy krótkie? Nie wiem, trzeba tam dobrze przeczytać to, żeby się potem nie okazało, że jest beret. No właśnie. Nie, dobra, ja to sobie tym białym myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Tym białym wtedy fajnie przejechałem, elegancko mi się podobało, nie miałem problemów. Jakbym się załadował, to myślę, że też by było dobrze. Ewentualnie możemy te luźne kłody zabrać na dół. Na dole się gdzieś tam przepakowywać. Tak to myślę. Tak to sobie wymyśliłem. Tak to sobie wymyśliłem. Jeszcze pojadę sprawdzić, czy to rozwiązanie zadziała teraz. Jakie rozwiązanie? No z tym UL-em, nie? To on rzeczywiście ładuje na średnie. Bo tak pokazywało w warsztacie, nie? No nic, dobra, półtorej godziny, kurde, nie przeginajmy pały. Moi drodzy, my sobie gdzieś tam pojedziemy, coś tam sobie wykombinujemy. Załadujemy się, na pewno, albo i nie. Przytargamy pewnie miliony ton paliwa. Ale w każdym razie zobaczymy się w następnym odcineczku. Na tej mapie, prawda, chłopaki? No to co? No to co? Trzymajcie się, miłej niedzieli życzymy i do zobaczyska. Na razie, hej.